Gdybym grał sam, albo nagrywał serię, najprawdopodobniej bym ją odstrzelił. Nic nie mówisz przez całą drogę. Co jest? Nie wiem, Vi. Kurwa, nie wiem. Reed, nie zadręczaj się tym wszystkim. My żyjemy. Ona żyje. Zrobiliśmy dobrze. Zapewnimy jej pomoc. Tylko, że... Wiesz, cały czas widzę przed oczami tę samą scenę. Jakby na stałe wypaloną na siatkówce. Siedzę z nią w samochodzie, opuszczamy Brooklyn. Nie chcę się oglądać za siebie. Nie płaczę. Zamiast tego mówi... Wygląda na to, że uratowałeś mi życie. A ja słyszę, że w to nie wierzy. Ciekawe, czy to samo powiedziałaby teraz. Nie obwiniaj się. Tak naprawdę nikt nie może zagwarantować, że jest dla nas jakiś ratunek. Ona i ja mamy podobny problem. Tykający zegar. Oby FIA mogła nam pomóc. Tak. Wygląda, jakby coś się miało zaraz tak odjebać. W ogóle, żeby uzyskać jakieś sensowne zakończenie w tym momencie, to trzeba byłoby jeszcze raz ukończyć grę, w sensie zrobić to ostatnie finałowe zadanie fabularne. Czy nie jest to wymagane? Jestem z tobą do końca. Nic się nie martw. Słyszysz? Proszę wysiąść. Słyszysz? Proszę wysiąść z wozu. Kurwa, nie widzisz, że sama nie da rady? Vi, pomóż jej. W porządku. Połóż ją tutaj. Ciekawie. Możecie lądować. O, pani Prezio wróciła. Niczym się nie martw, Somi. Spokojnie. Pomożemy ci. Zajmijcie się nią. Vi? Pani prezydentka prosi na słowo. Aha. Nie podam ci ręki, Myers. Nie po tym wszystkim. Jak wolisz.
każdym razie należą ci się gratulacje. Dobra robota. Vi, narażałeś życie, by pomóc mnie i temu krajowi. To zasługuje na uznanie. Jebać kraj! Tak kurwa serio? Are you fucking kidding me? Może jakieś wyjaśnienia by tak by się przydały? Nie chcę tego. Pomogłem wam, bo nie miałem wyjścia. Nie kolekcjonuję świecidełek. Próbuję przeżyć. No cóż, rozumiem. Mimo wszystko doceniam twoją pomoc. Nigdy tego nie zapomnę. Czego chcesz? Słucham. Na pewno będziecie w stanie jej pomóc? Ja nie zostawiam swoich ludzi na pastwę losu. Zapewnię są mi najlepszą opiekę. Oby, Myers. Oby. Uratowaliście tej dziewczynie życie. Tego się nie da wycenić. Chodź, spróbuję. A co z pomocą, którą mi obiecaliście? Oczywiście odznaczenie miało wymiar symboliczny. Właściwa zapłata będzie miała wymiar praktyczny. Reed przekaże ci szczegóły. Dacie mi znać, jak Somi poczuje się lepiej? Somi poczuje się lepiej. Ale dacie mi znać? Będę mógł z nią porozmawiać? Obawiam się, że to będzie niemożliwe. Czyli nie poczuje się lepiej, wszystko jasne. Objęta tajemnicą państwową. Względem bezpieczeństwa kraju. Jebać kraj. Dobrze, że to będzie Reed. Bo za tobą nie będę tęsknił. Musisz popracować nad wyrażaniem wdzięczności. Powodzenia. Wdzięczności za co? Cały ten bałagan jest przez twojej kurwa winy, kretynko jebana. Prezydentka od 7 boleści. W porządku, zabieramy się stąd. No są, zauważyłem to praktycznie od razu, ale nic nie mówiłem. Tym razem, gdy popełnię błąd, powiedziałem, że tak właśnie będzie. Nie uwierzyła. Uśmiechnęła się, pokiwała głową, ale wiedziałem, że nie wierzy. I wiesz, co powiedziała? Przyjaciół już straciłam, gdy mnie zwerbowałeś. Po prostu nie bądź moim wrogiem. Tylko o to cię proszę. I zastanawiam się teraz, kto miał ostatecznie rację. Ona czy ja? W sumie dobre pytanie, Ritz. W sumie dobre pytanie. Piasek gorący. Ten medal, który próbowali ci wręczyć, wiesz, że Somi dostała identyczny? Po pierwszej robocie dla FIA. Dała go jakiemuś bezdomnemu przy 21. Przypiął go sobie do płaszcza i poprosił o gotówkę. Cholera, Vi. Somi jest bezpieczna. Zadbaj teraz dla odmiany o siebie. Ale co masz na myśli? Dobrze wiesz co. Nie daj się znowu zepchnąć na boczny tor. Nie wytrzymałbyś kolejnych takich 7 lat. Tak, nie wytrzymałbym. Słuchaj, potrzebuję kilku dni, żeby ogarnąć dla ciebie pomoc. To nie problem?
Żaden. Poczekam. Kilka dni mnie nie zbawi. Jak znikło nagle. Found out. Ale gościa już złamało całkowicie. Tam nie będzie co zbierać z niego. Od początku historii Zefa jej próbowałem zrozumieć to dziwne uczucie. Jakiś lęk taki, który czujesz nawet w bebechach. Coraz głośniej powtarzający, że powinienem spierdalać. Ten, co się zrespił znikąd. Co? Demony przeszłości upominają się o swoje? No, żebyś wiedział. Chodzi o to, że są historie, które nie... A, faktycznie, no tak, odkładałem do tutaj, zapomniałem. ...z pytaniami, na które nie znalazłeś odpowiedzi. I zostaniesz z nimi do usranej śmierci. Prawda. Chujowa, ale prawda. Ta historia już się skończyła, Johnny. A, ale może się powtórzy. Nie sądzę. Mówi mi po prostu, że przeszłość to przeszłość. Będzie łatwiej. Ech, jakie to wszystko nieustannie popierdolone. No a ty? Najpierw Yorinobu, potem Saburo, teraz Myers. Masz talent do wchodzenia w drogę niebezpiecznym ludziom. Ale tak na serio. Jak się czujesz po tym wszystkim? Zajebiście. Nie umiałem jej zabić. Nie wiem, czy to oznacza siłę, czy słabość. Miałem kumpla na wojnie. Kola. Oberwał serią z M9. Wykrwawiał mi się na kolanach. Jedną ręką trzymałem go za brzuch, bo bebechy mu się wylewały, a drugą ściskałem mu ramię i mówiłem, że będzie dobrze. Poprosił, żebym puścił mu ten brzuch i podał papierosa. I co? Zabiłeś go? Podałem koledze papierosa. Jakie to kurwa wygodne. Wymądrzać się na temat decyzji, których nie trzeba było podejmować samemu. No, zdaję sobie sprawę, że życia ci nie ułatwiam. Ale wiesz, myślę o Somi, o Ridzie i przypominam sobie, czemu robiłem, co robiłem. Kurwa, kolejny, co się w Game Pass bawi. Ja pierdolę, ludzie! Czemu spierdoliłem z wojny? Czemu rzuciłem się na Arasakę? Czemu tyle razy musiałem powiedzieć Keremu, wal się? Wreszcie rozumiem, dlaczego po tym wszystkim współczuję Ridowi. Bo jest jak ja. Idealista, który nie widzi, że to, w co wierzy, prędzej czy później zabije wszystkich, którzy są mu bliscy. Tylko jedno nas różni. On wierzy w system. Jest wyznawcą jego reguł. Ale wiesz, jaka jest granica między idealizmem a naiwnością? Cienka, kurwa. Nie, Johnny. Nie jesteś jak Reed. On chciał naprawić błędy przeszłości. Walczył o szansę i dla niej, i dla siebie. A ty? Ja tak naprawdę nie goniłem swoich ideałów, co? Ja po prostu uciekałem od życia. I co? Nadal uciekasz?
Jakie to ma teraz znaczenie? Żyję. Żyję? Nawet nie do końca pamiętam po co. Przypomnij sobie. Tak. Zacznę od spojrzenia w lustro. Już wiem, że nie spodoba mi się to, co zobaczę. Dobra, koniec tego. Wstawaj. Cieszę się, że pogadaliśmy. Zmieniłeś się, żony. Na lepsze czy gorsze? Wkrótce się przekonamy. Chodź. I oczywiście mnie znowu kasuje. Dobra, co my tutaj mamy? Widzisz, czekamy na ciebie kwestię operacji, ale tymczasem na twoje konto powinno wpłynąć wynagrodzenie z układami od FAI i prezydentki. Pomyślałem też, że może chciałbyś wiedzieć, Alek zabezpieczyliśmy jej ciało. Wróci do domu, dopilnuję, żeby spoczęła w spokoju, ale zostawiłem małą pamiątkę po niej w kolumbarium. Może kiedyś tam zajrzysz. Dzięki, czekam, w którym będę mógł myśleć o niej bez ścisłego gardła, po prostu wspominając ją jako partnerkę przyjaciółkę. Tylko że wciąż mam pustkę w głowie, a za bardzo szanuję Alex i ciebie, żeby napisać po prostu to taka robota. Słuchaj, tak w ogóle to chciałem z tobą pogadać, bo jest do koszykówki, wiesz, które przyjdź, będę czekał. No wreszcie. A ten znów odpala papierosa. We are in endgame now. Dobra, moment, co my tu mamy? Miały być dwie jakieś jeszcze popierdółki poboczne. To pytanie brzmi, czy mi się będzie chciało w to wszystko bawić? Bo ja to bym już kurwa kończył tego streama, jestem głodny i bym coś poszedł zjeść. A to nawet windy nie ma. Tu jest terminal do szybkiej podróży w tym miejscu? Nie, na dole jest. Że w koło mieszkania to wiemy, tak przez chwilę myślałem, że kurwa, może tutaj na tym piętrze jest terminal. Byłoby na pewno wygodne. Pytanie, czy teraz terminale szybkiej podróży już działają? Dobra, mniejsza już. Wylazłem na dół. To metro jest w ogóle. No to nigdy kurwa nie zwróciłem uwagi. Tak jak nigdy nie zwróciłem uwagi, że tu jest kurwa metro obok. Od kiedy tu jest kurwa metro? Interesting. Musimy porozmawiać twarzą w twarz. Aha. W porządku. Wpadnę do Heavy Hearts. Im szybciej, tym lepiej. Nie zawiedziesz się. No proszę. No to kiedy ja grałem ostatni raz Cyberpunka, to nie było tutaj metra. I dopiero teraz ja zauważyłem, że dodali metro. Także byłem w lekkim szoku. Same.
W ogóle jak wyszła któraś aktualizacja, ja otwieram drzewko umiejętności i kurwa patrzę, wszystko wyzerowane, jakieś nowe drzewko. O chuj, tu chodzi, co się stało z moim buildem tamtym? Ja się tak nad nim namęczyłem, tak nakombinowałem, tak się przy nim bawiłem, a tu kurwa wszystko od nowa. Ła kurwa! Tacy ambitni, a dalej nie znaleźli winowajcy. Opierdalają się trochę. Jak chcą pościć szefa, jak nie umieją jeszcze sprawcy znaleźć. I non stop go wypuszczają z miasta. No ameby. Tędy. Wyobrażasz to sobie? Dogtown bez pułkownika? Oj weź, to nie był żaden pułkownik, tylko zwykły gangus. A teraz gryzie ziemię, więc skończ go tak tytułem. Na razie idę do Hendo. Tylko chcesz iść w jego ślad. Jesteś. No jestem, co tam? Wybacz, nie zdążyłem zaparzyć herbaty. A, trudno. Znowu spotykamy się osobiście? Co się zmieniło? Wszystko. I o tym będziemy rozmawiać. Oho. Kurt Hansen. Człowiek o wielu twarzach. Kryminalista, pies wojny. Dla mnie biznesmen. A biznes nie lubi. Nad trumną pułkownika już krążą sępy. Organizacja wybierze nowego przywódcę. A my pomożemy im wybrać właściwie. Weź drzazgę. Aha. A jaki my w tym mamy interes? Ja myślę perspektywicznie o Dogtown. Ty możesz na tym nieźle zarobić. O ile uda nam się powstrzymać rozlew krwi. Niech zgadnę. Masz już swojego kandydata. Podpułkownik Bennett. Jeden z najbardziej oddanych żołnierzy Hansena. Cieszy się poważaniem, potrafi pociągnąć za sobą ludzi. Bennett to logiczny wybór. Niestety jest też kontrkandydat, nazywa się Jago. Stoi niżej w hierarchii, ale mierzy wysoko. Zaczął nawet szukać wsparcia z zewnątrz. Postawił na Voodoo Boysów. Mm-hmm. Spotkasz się z Jago i przekonasz go, żeby sobie odpuścił. Powiedz mi więcej o Bennecie. Były Marines. Brał udział w operacji Deszczowa Noc. Nie kwestionował rozkazów. Nie prosił o zaszczyty. Wierny od początku do końca. Czemu właściwie Jago się nie nadaje? Odpowiadał za finanse Hansena. To księgowy, nie żołnierz. Liczeniem cyferek tłumów nie porwie. Wszystko jasne, wchodzę w to. Ty, tylko Aguilar. Nie nadążam. Hansen utrzymywał swoją pozycję dzięki szerokim kontaktom. Większość interesów prowadził z kubańskim kartelem. Aguilar to płatny zabójca z Hawany. Chodząca legenda. Wiesz, co się dzieje, kiedy ktoś w Hawanie odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. Szczęśliwie się składa, że mam jego imprint. A ty masz doświadczenie z tym techem. Płatny zabójca. Brzmi interesująco. Coś więcej na jego temat? Prawdziwe imię nieznane. Dokładna liczba ofiar nieznana. Mówi się o kilkudziesięciu. Na każdym kontynencie. Może to tylko plotki, ale taka reputacja to klucz w negocjacjach. Podsumujmy.
Mam przyjąć tożsamość Aguilara. Spotkać się z Jago i wybić mu z głowy głupie pomysły. Dziecinnie proste. Okej. Dobra, zróbmy to. Przygotowałem dla ciebie broń. Ten sam model, którego używa Aguilar. Jest też drzazga z przydatnymi informacjami. Częstuj się. O, matka jedyna. Interesujący egzemplarz. A jaki mocny argument. To unikat robiony na zamówienie. Nice. Czas na danie główne. Przebierz się i przetestuj imprint. Jeszcze garniak dostaniemy, ulela! Jaki garnitur? Agent 00 debil. A koi ma lustro, tu ma lustro. Czujesz różnicę? O mój Boże, dostałem przepustkę! Jezus Maria! Gdyby tech nie działał, musiałbyś zmienić pseudonim, bo straciłbyś ręce. Mój czas jest cenny, Hans. Lepiej niż się spodziewałem, V. Czy raczej Aguilar. Na Jago też zrobisz duże wrażenie. Wiem z zaufanego źródła, że wkrótce ma spotkać się w Dogtown z delegacją Voodoo Boysów. Zaraz ci wyślę koordynaty. Oficjalnie dostałem przepustkę. Gangusy mnie nie obchodzą, więc jak to rozegrasz, to twoja sprawa. Zależy mi tylko na jednym. Jaką ma się wycofać? Jak już przemówisz mu do rozsądku, zadzwoń do mnie. I pamiętaj, że od tego zależy przyszłość dzielnicy. Nie rozczarujesz się. Mam nadzieję. Powodzenia. Ale w ogóle, przepraszam bardzo, czy... Ktoś nie mówił na początku streama, że zajmie mi to wszystko 2 godziny? Jest kurwa w 8:30. A ja dopiero skończyłem dodatek. Także trochę z dupy te 2 godziny, że tak powiem. Były i się magicznie kurwa zmyły. Ale kogoś musi się słuchać. Jesteście tylko ludźmi. Dobra, dobra. Najdłużej mi się zeszło z sekwencją z pająkiem, a ona i tak nie trwała jakoś specjalnie długo. Także trochę te 2 godziny to chyba była lekka przesada, że tak powiem. Może jakbym skipował rozmowy? To może byłyby 2 godziny. Czas na Kubańczyka. Allez, ça c'est pas territoire. You're talking to me?
Mam propozycję. Dogadajmy się. Uwierzcie mi, to najlepsza propozycja, jaką usłyszeliście w swoim życiu. No cóż. Propozycja była prosta. Wy wypierdalacie i przeżywacie. Ale skoro nie lubicie takich propozycji... Myślę, że to beczka będzie jakaś czerwona. Trzeba poczekać. Tak na widoku? A, już łapię. Test charakterów. Dopierdolim, Aguilar. Zajebiście się bawisz, Johnny, co? Są. Jeszcze nie wiedzą, w co się pakują. Aż mi ich żal. Ten jaki bysior. Nie tak, szefie. A ty kto? Mam dla ciebie wiadomość. Od kogo? Od moich przełożonych. Pochodzą z Hawany. Kojarzysz? Aguilar, to ty. Wiemy, że próbujesz wygryźć Beneta. Wiemy o twoich układach. Voodoo Boysi? Kiepski wybór, bo widzisz, tak się składa, że moi przełożeni to chrześcijanie. Ale nigdy nie chciałem ich urazić. No niestety to zrobiłeś, stary. Co teraz będzie? Łańcuch dowodzenia. Mówi ci to coś? Jeśli jedno ogniwo nie potrafi się dopasować do innych, łańcuch pęka. Więc teraz zapomnisz o ambicjach i grzecznie wrócisz na swoje miejsce w szeregu. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Charlie. Taki z ciebie kozak? Przekonajmy się. Kurwa, nie, poczekaj. Okej, to było smooth. Czyli nie jesteś tylko legendą. Czy legenda by go zabiła? Zrozumiałem lekcję. Wycofam się. Grzeczny chłopczyk. Coś, o czym musicie wiedzieć. Bennett to pionek Arasaki. Chcą przejąć kontrolę nad Dogtown. Rozumiem. A teraz spływaj stąd. Czekaj. A co z... Powiedziałem spierdalaj, zanim się rozmyślę. Coraz ciekawiej. Poczekaj, aż odjadą i wyłącz ten imprint, bo się przegrzejesz. Dopiero się rozkręcam, Silverhand. Teraz pozostaje złożyć raport Hansowi. Szybciej z tym wstecznym. Raz, dwa. No. No, nieźle rozegrany, Aguilar. A ja z tego nic nie pozbieram? Żałosne. Ronsia. Jak przemyślał swoje nastawienie? Przemyślał. Voodoo Boysi wypadli z gry. Doskonale. Coś jeszcze? Jak twierdzi, że ten twój Bennett wącha się za Arasaką? Człowiek przyparty do muru potrafi twierdzić różne zaskakujące rzeczy. Fixer natomiast potrafi odsiać plotki od faktów. Ale to już moje zmartwienie. Dobrze, że mi o tym mówisz. Co teraz? Czas oddać hołd poległym. Aguilar pojawi się na ceremonii pogrzebowej Hansena i zabezpieczy przekazanie władzy.
zabezpieczy. Czyli przewidujesz kłopoty. Takie uroczystości wzbudzają silne emocje. Ludzie reagują irracjonalnie. Ceremonia odbędzie się w Black Sapphire. Wejdziesz bez żadnych problemów. Rozumiem. Umarł król. Niech żyje król. Powodzenia. Myślę, że to będzie już koniec. Fuck.